przed Mateuszem Gątnickim, zawodnikiem klubu sportowego Paco Start w zawodach Grand Prix bokserskiej w Gliwicach. Mateusz, z poprzednich zawodów z Piły wróciłeś w ubiegłym tygodniu w sobotę. Wyjazd do Gliwic na Śląsk już w środę. Jak te półtorej tygodnia, jak wyglądały przygotowania? No, nie mogłem sobie zluzować, cały czas trenujemy. Teraz w tym tygodniu już przyjechał trener Władysław Maciejewski, trenuje z trenerem, tutaj tarcia. My już tak kondycji nie robimy, tylko utrzymujemy tę formę, co mam, tarcia, jakieś liczby techniczne, taktyka pod te pojedynki, które będę toczył. Trochę szybkości. To chyba bardzo ważne, że trener Maciejewski już wrócił ze zgrupowania kadry narodowej, że możesz z nim przygotować się do zawodów. No tak, no, bardzo się cieszę. Może właśnie potarczować z trenerem, tutaj poprawię mnie w tych pewnych błędach, które robię. Taktycznie mnie przygotowuję pod te pojedynki, no bardzo się cieszę, no, bo współpraca z trenerem Władysławem Maciejewskim bardzo dobrze się układa. Mateusz, przed tobą no, niełatwe zadanie, aby awansować do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Wydaje się, że musisz dotrzeć co najmniej do półfinału. Jak oceniasz swoje szanse? Jak realizacja właśnie tego celu, żeby dostać się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski? No teraz mam 5 punktów, to trochę za mało, tam chyba 13 czy 14 jestem w rankingu, także muszę trochę tych punktów podłować. No ja no, mierzę w finał, no. Przede wszystkim, żeby dostać się do finału, to będzie to 7-9 punktów za wygranie. No trzeba liczyć na lepsze losowanie trochę niż teraz, no i jestem dobry fan. Nie żałujesz dzisiaj, że nie startowałeś w zawodach w Śremie i w Białymstoku? Na pewno by tych punktów troszeczkę zbierało się więcej i byłoby dużo łatwiej, żeby zapewnić sobie start w Ałczu. No żałuję, no ale tak wyszło, że na te dwa turnieje nie mogłem pojechać, no z takich względów organizacyjnych, także no po prostu no, trzeba, już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba robić to, co jest możliwe, no dwa turnieje, myślę, że wystarczy. No to już ja wrócę do regulaminu o kwalifikacji do Młodzieżowych Mistrzostw Polski. To chyba trochę nie fair, bo powiedzmy w pierwszej rundzie trafiasz na mistrza Polski seniorów Włodzimierza Letra i twoja przygoda z kwalifikacjami wtedy może się już bardzo szybko zakończyć. No ja wiem, no, młodzieżowiec to taki okres przejściowy, że już jestem seniorem, także muszę boksować z seniorami, no taki pech, bo trzeba mieć trochę też szczęścia w losowaniu. Także no, jak się trafi na mistrza Polski, to trudno, trzeba boksować.